Nasz codzienny chleb. Felieton biblijny. Pewny jak skała. Ewangelia Łukasza, rozdział 6, wersety 46-49. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu, i uderzyły weń wody, i wnet runął, a upadek domowego był zupełny. Nad moim miastem góruje skalny płaskowy sztablerok, na którym ustawiono kiedyś podświetlany krzyż. Na przylegających do niego terenach zbudowano kilka domów, jednak ostatnio ich właściciele zostali zmuszeni do wyprowadzenia się stamtąd ze względów bezpieczeństwa. Pomimo ich bliskości względem stabilnej skały tablerok, domy te nie były bezpieczne. Tak naprawdę zapadały się na swoich fundamentach do prawie 5 cm dziennie, co zagrażało przerwaniem się rur wodociągowych, a to mogło przyspieszyć obsunięcie się gruntu i zawalenie się tych domów. Tych, którzy słuchają Jego słów i stosują je w życiu, Jezus porównuje do domów zbudowanych na skalę, które przetrwają wszelkie nawałnice. Budowlom tym przeciwstawia On domy zbudowane bez stabilnego fundamentu, bo nie będą one w stanie przetrwać kataklizmów. Mają one symbolizować ludzi, którzy nie dają posłuchu nauczaniu Chrystusa. Nieraz odczuwałam pokusę lekceważenia głosu swojego sumienia, kiedy wiedziałam, że Bóg prosi mnie o więcej, niż już z siebie dałam. Myślałam wówczas, że moja reakcja na Jego sugestie była zupełnie wystarczająca. Domy zbudowane na niestabilnych podnóżach skał pokazały mi jednak, że częściowe tylko stosowanie się do wskazań Pana to coś zupełnie innego, niż całkowite wypełnianie Jego woli. Aby być jak ci, którzy budują dom na skalę i są w stanie przetrwać życiowe nawałnice, musimy stosować się do słów Pana bez reszty. Słowo Boże to jedyny niewzruszony fundament dla naszego życia,